Witam serdecznie, tak z pleneru. Krótka wrzutka, czy protestanci są faktycznie owcami Jezusa Chrystusa? Bardzo często powołuję się na fragment z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, że Chrystus oddaje życie za swoje owce, że nikt ich nie wyrwie z jego ręki. Ale cytując ten fragment, pomijają bardzo często wcześniejszą wypowiedź Chrystusa, że trzeba Go słuchać i iść za Nim. Więc Jezus stawia warunki słuchania i naśladowania Go, pójścia za Nim. I teraz zobaczmy, trzeba Jezusa słuchać. Owce Chrystusa słuchają Go. I wczoraj mieliśmy tylko taki króciutki wycinek ze słuchania Słowa Bożego. Usiłujcie wchodzić przez ciasną bramę. Czyli ten Jezus, którego owcami jesteśmy, nakazuje swoim owcom zaangażowanie się. My mamy usiłować wchodzić przez ciasną bramę. Oczywiście z Jego pomocą, ale jest konkretny nakaz. Usiłujcie. Czy tak jak w liście do Hebrajczyków, starajcie się. Prawda? A jaki jest odbiór protestantów tu na kanale? No czytałem jeden z postów, który się zaczynał, przepraszam, cytuję dosłownie, zesrały się bombki. Tak i tam dalej leci z koksem. Więc jeżeli, drodzy protestanci, słowa Chrystusa to dla was srające bombki, to za jakie owce Chrystusa, jakimi owcami Chrystusa jesteście? Trzeba słuchać. A słuchając Chrystusa, dowiadujemy się, że musimy usiłować wchodzić przez ciasną bramę. Słuchając Chrystusa, dowiadujemy się, że musimy starać się o świętość. Więc w świetle teologii, którą głosi pan Rafał, że tylko łaska, a nie nasze staranie, po prostu w świetle słów Chrystusa, teologia pana Rafała, właśnie, która opiera się tylko na łasce, nie naszym staraniu, lega cała w gruzach. Więc jakimi owcami jesteście, drodzy protestanci? Jesteście owcami Chrystusa, czy owcami Lutra? Owcami ludzkich pastorów, ludzkich mędrców, którzy pozakładali swoje kościoły. Bo jeżeli naprawdę chcecie być owcami Chrystusa, to trzeba słuchać Jego głosu. A ten głos otwarcie i dobitnie nakazuje nam usiłowanie, staranie się w innym miejscu, gwałtowne zdobywanie Królestwa Bożego. A te zwroty wskazują jednoznacznie na nasze pełne zaangażowanie się w zbawienie. Zastanówcie się. Zbliżamy się do świąt. No właśnie, my katolicy Bożego Narodzenia, wy narodzenia Jezusa, wy narodzenia Pańskiego. Prawda, tak jakby Jezus i Pan nie był Bogiem, no ale to już zostawmy. Prawda, rodzi się Jezus. Więc może warto by było się zastanowić w tym czasie, czy jestem faktycznie owcą ze stada Chrystusa, czy jestem jakąś owcą, która się pląta gdzieś po krzakach, gdzieś po jakichś skamieniałych bezdrożach i która gdzieś tam sobie pecy z dala od pasterza. Prawdziwe owce, które słuchają Chrystusa, starają się o świętość i usiłują wchodzić przez ciasną bramę. Czyli angażują się w zbawienie dzięki łasce, którą Chrystus hojnie każdemu udziela. Pozdrawiam.